Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli pozwolicie Państwo, to akurat tak się złożyło, tak się historia układa, że zacznę tutaj od tych odniesień osobistych, bo nie ulega wątpliwości dla nikogo, kto spojrzy na życiorys, że mój życiorys, jedną ze ścieżek zawodowych, którą realizowałem, była ścieżka, która rozpoczęła się 12 sierpnia 1991 roku. Jako świeżo po doktoracie zostałem zaprzęgnięty do przemian ustrojowych, gospodarczych, które w Polsce się dokonywały i uważam i mam tę osobistą satysfakcję, zwłaszcza w kontaktach z przedsiębiorcami, że czyniłem to dobrze także, czyniłem to dobrze. W nawiązaniu do tych kaw, które były realizowane, to ja wspominam znakomite, tak ja przynajmniej ze swojego punktu widzenia oceniam relacje z panem posłem Ożogiem, ale przy okazji tego projektu likwidacji delegatur kawy żeśmy nie pili, bo ja pamiętam ten czas. Wspominam kawę z panem posłem Szlachtą. Pamiętam i naprawdę wtedy dziękowałem panu, ale panie pośle, żeby być tu godnym prawdy, żeby przypomnieć te nasze rozmowy z przełomu 2000-2005 i tamten projekt, to jak pan sobie przypomni, delegatury ministra Skarbu Państwa przez ówczesny rząd zostały potraktowane w sposób bardzo wybiórczy. Wskazane były palcem jakieś tam, z takiego czy innego punktu widzenia, myśmy dość długo rozmawiali o tym przypadku i ja nie generalizowałem w kwestii oceny potrzeby racjonalizacji pewnej aktywności, tylko ja byłem zbulwersowany sposobem podejmowanych działań, bo byłem przeciwko i jestem przeciwko temu, żeby w zależności od sytuacji wskazywać palcem na lepszego i gorszego. Uważam, że ta racjonalność zachowań w administracji powinna być wysunięta na punkt przede wszystkim na czoło. Że kwestia aktywności delegatur ministra Skarbu Państwa się wyczerpywała, to moja decyzja, bo sam na własną prośbę złożę z prośbę o odwołanie ze stanowiska dyrektora delegatury wypowiedziałem stosunek pracy. W lutym 2007 roku zakończyłem aktywność w Ministerstwie Skarbu Państwa 30 czerwca 2007 roku, bo uznałem, że pewna misja została zakończona. Pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa, dostrzegałem od listopada 2007 pewne potrzeby przeniesienia pewnej aktywności na szczebel delegatur i tutaj między innymi mówcy mówili o pewnych zadaniach, które od 2008 roku były realizowane przez delegatury. Miałem tę świadomość tego, że istnienie delegatur nawet w pewnym czasie musi być, będzie uzasadnione tylko wtedy, gdy pewne obciążenia dodatkowe będą miały miejsce. I delegatury te zadania realizowały dobrze. To ja absolutnie nie oceniam pracy delegatur źle. Dobre, dobrze, ale wszystko się kiedyś wszystko kończy. I były powołane te delegatury zupełnie w innym celu. Nikt nie zakładał, ja uważam, że przynajmniej z niektórymi dyrektorami delegatur relacje dalej mam dobre. I wspominamy pewne spotkania, które były przy okazji spotkań dyrektorów delegatur, kiedy zakładaliśmy, pamiętam 2000 rok, że delegatura może istnieć wtedy dwa, maksymalnie trzy lata. Nowe zadania, które były dyrektorem delegatur na szczebel delegatur cedowane sprawiało, że ten czas funkcjonowania delegatur się wydłużał. Dzisiaj czas delegatur istnienia w zasadzie skończył się. Pan poseł Rojek wspomina, że czemuście tego nie zrobili dwa lata temu, rok temu. Panie pośle, próba zmiany funkcjonowania delegatur, ta, która dzisiaj podejmowana, jest czwartą. Panowie wspominali tu o jednej. Jest to czwarta próba. Ja dokładnie pamiętam, co się działo, bo byłem aktywnym w tym wszystkim. I ten nowy sposób, nowy model podejścia delegatur, który był przygotowany przez resort kierowany przez pana ministra Aleksandra Grada, zakładał elastyczne podejście do potrzeby utrzymywania delegatur. Czyli ta ustawa o nadzorze, która była procedowana w Sejmie, ona utknęła na drugim czytaniu, na pewno nie z tego powodu, ale ten projekt zakładał, jeżeli pan spojrzy do projektu, że tam przewidywano wykreślenie przepisu ustawy artykuł 7 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa co do wskazywania 13 delegatur terenowych. Mieliśmy świadomość tego, że należy w sposób elastyczny stosunkowo rezygnować z pewnej aktywności. Oczywiście był to 2008 rok, dziś mamy kolejne 4 lata, które upłynęło i sytuacja się w sposób o wiele bardziej istotny zmieniła przez te 4 lata, bo te zadania, które realizowane przez ministra Skarbu Państwa systematycznie są uszczuplane.
I to jest tylko ten powód, który po prostu leży u podstaw likwidacji delegatur. Oczywiście mówimy, że delegatura jest bardzo potrzebna, ona może istnieć. Jak zaczynałem pracę w delegaturze, to było osób 9. Dzisiaj w Rzeszowie, bo mówimy, jest osób 3. Nie chcę wskazywać, kto i tak pracuje. Jak taka jednostka ma być elastyczna i ma wykonywać te zadania, które kiedyś były wykonywane? 9 tysięcy, dzisiaj tych przedsiębiorstw 83. To naprawdę zmieniło się przez te 20 lat w Polsce bardzo wiele i zupełnie inny był pomysł na to, czym delegatury miały być, co miały robić. Tu mówimy o tym, że jest problem, jeżeli chodzi o nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. No delegatury nie wykonują nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Tu była mowa, że mówiliśmy o tym, że nie było rozmów z dyrektorami delegatur. Delegatury otrzymały projektowany projekt ustawy. To było nieco inaczej niż było w 2005 roku, że ja się od kogoś dowiedziałem, kto dzwoni, mówi tak, że no likwidują ci delegaturę. Takie było hasło dosłownie, w taki sposób było to powiedziane. Ten projekt ustawy został przesłany do dyrektorów delegatur, do delegatur. My mamy opinie, uwagi, które dyrektorzy delegatur przesłali ministrowi. I dyrektorzy delegatur sami dostrzegają, że istnieje potrzeba zwiększenia zadań. Tylko proszę zważyć, propozycje idą w tym kierunku, żeby na szczebel delegatur przenieść prywatyzację jeszcze. Proszę zważyć, że w planie przygotowanym przez ministra Budzanowskiego prywatyzacji na 2012-13 jest 260 podmiotów. Czyli jeszcze utrzymywać delegatury, żeby te 260 podmiotów podzielić pomiędzy 13 delegatur? No gdzieś tutaj, a mówimy o tym, że ta prywatyzacja, z uwagi na zastrzeżenia, które są czynione, że ona w stosunku do niej mamy takie czy inne uwagi. To będziemy mieli 13 ministrów terenowych po kolei, którzy będą prywatyzować te spółki z udziałem Skarbu Państwa. No, nastąpiła pewna zmiana w czasie i te zadania, które dyrektorzy delegatur kiedyś wykonywali, delegatury, to zostały uszczuplone. Przecież zakładaliśmy w ustawie, która została przyjęta, znakomita ustawa, tylko brakło sankcji w 2006 roku, że do 30 czerwca 2007 przedsiębiorstw państwowych w Polsce miało nie być także. I to była naturalna kolej rzeczy, że zmienia się model gospodarowania, zmienia się pewna formuła prowadzenia działalności gospodarczej. No, zabrakowało tego do powiedzenia. I te kolejne działania, które były podejmowane, wskazywały na to, że czas tych delegatur systematycznie maleje. Pytali Państwo tu w swoich wypowiedziach, czy minister Skarbu Państwa ma w zamyśle los tych pracowników, 50 ich będzie, czy mniejsza liczba, jakie ma propozycje, bo w sposób enigmatyczny zostało to zapisane. My propozycje już kierujemy do pracowników delegatur, bo jak Państwo zauważyli, jest sporo jeszcze tych podmiotów w likwidacji. I my pracownikom delegatur proponujemy funkcję likwidatorów także. Ktoś, kto przez x lat zajmował się tym procesem z drugiej strony, uważamy, że nie gorzej ten proces może realizować po drugiej stronie. Czyli nie ma takiego że nikt nie myśli o tych pracownikach. Jest to myślenie, są propozycje już kierowane na poziom dyrektorów delegatur. Oczywiście każda oferta w pracy, która jest, każde ogłoszenie jest wpierw dedykowane dla pracownika delegatury. Oczywiście zgadzam się z tym, że trudno się przenieść z Uszczyk do Warszawy, ale jeżeli ktoś ma 20 parę lat, to mnóstwo na ulicach Warszawy widać ludzi z Bieszczad, którzy tutaj pracują, szukają swojej aktywności. Czyli my nie zakładamy, że tych 70 osób, 50 przeniesie się do Warszawy, ale być może ktoś z tej grupy osób, z Łodzi na przykład, zechce aktywnie włączyć się w pracę Ministerstwa Skarbu Państwa i tutaj tej szansy dalej poszukiwać. Proszę zważyć, że skoro minister zakłada, że w ciągu dwóch lat zakończy się prywatyzacja, to z kolei należy liczyć się z tym, że przed podobnym problemem, o jakim dzisiaj mówimy, za dwa lata stanie Wysoka Izba nad likwidacją Urzędu Ministra Skarbu Państwa, bo pewne zadania zostaną zakończone. Czyli pewien etap, coś się w życiu zmieniło. Ta gospodarka nasza się też zmieniła. I zakładać należy, że to inaczej te określone zadania, które wykonuje minister Skarbu Państwa, będą realizowane. Ja w żadnym razie nie zakładam, nie mam obawy, że te zadania, które są dzisiaj realizowane, z jakimkolwiek uszczerbkiem będą realizowane z punktu widzenia ochrony interesów Skarbu Państwa. Nie mam wcale obawy. Ja obserwuję dzisiaj, jak są wykonywane zadania. Ja nie chcę tu mówić o szczegółach. Na pewno niektórzy przedsiębiorcy mogliby powiedzieć, zaangażowane są niektóre ambasady, niektórych przedstawiciel obcych, po prostu mając określone uwagi w stosunku do polityk, które są prowadzone przez niektórych dyrektorów delegatur.
Myślę, że ten system, który jest przyjęty, będzie systemem bardziej elastycznym. On umożliwi ujednolicenie na tym etapie końcowym wykonywania tych uprawnień, żeby tych zastrzeżeń, jakie są dzisiaj kierowane od niektórych przynajmniej przedsiębiorców, żeby te zastrzeżenia w ogóle wyeliminować. Czyli ja uważam, że dobrą rolę zrobiły delegatów. Czynnie włączyły się, były tym elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić przeobrażenia, które w Polsce zostały dokonane. Ja nie wyobrażam sobie zmian, które się dokonały na Podkarpaciu bez udziału delegatur. U nas na terenie Podkarpacia nie upadł ani jeden PKS. To uważam, że jest też zasługa delegatury, która organizowała spotkania. Pamiętam pięciolecie, 95 rok na Jaworze, jak pierwszy projekt pomocowy, były prezentowane wyniki projektu pomocowego, jak zachowali się przedstawiciele pracowników. Ale myśmy rozmawiali z każdym i są dzisiaj efekty. Ja uważam, że są efekty. Oczywiście różnie to wyszło w niektórych sytuacjach, bo nie da się nie zauważyć, że wszędzie, tam gdzie są ludzie, no to ludzie różnie się zachowują i wyniki tej aktywności są bardzo różne. Być może za dużo było tej refleksji osobistej, ale tutaj tymi wypowiedziami zostałem do tego skłoniony, bo jestem, ja nie ukrywam tego, że pracowałem w Ministerstwie Skarbu Państwa w delegaturze od 12 sierpnia 91 roku. I doskonale widzę, jak ten czas się zmieniał także. Także nie ma tutaj, do pana posła Rojka, nie ma tutaj polityki. To jest to czwarta próba likwidacji delegatur. Tak po prostu pewnie życie się nieco zmieniło, tak się pewnie życie ułożyło. Oczywiście pytanie, czy jest to optymalne rozwiązanie. No w naszym przekonaniu tak, skoro według naszych wyliczeń koszty tych zadań, które są realizowane dzisiaj przez ministra skarbu, przez delegatury, będą zmniejszone o 30%. No to trudno powiedzieć, żebyśmy powiedzieli, że 100%, bo przecież ci ludzie coś robili przecież. Robią dalej także. Te zadania będą realizowane. Oczywiście zniknie koszt tych czynszów, tych kosztów stałych, które są ponoszone w związku z wynajmami pomieszczeń, bo są, bo mimo że malała liczba osób, to bardzo trudno było schodzić z powierzchni. Były pewne problemy. Nie ma problemu z komunikacją. Czas się w sposób znakomicie zmienił. Mamy inne, doskonalsze narzędzia porozumiewania się na odległość. Czyli takich problemów w moim przekonaniu nie ma, nie będzie. I nie widzę tutaj niebezpieczeństwa dla naruszenia interesu Skarbu Państwa. Nie chciałbym się odnosić i wypowiadać tutaj co do odpraw, nagród, które są wypłacane przez kogoś innego. Chciałbym mówić tylko i skupić się na ministrze Skarbu Państwa i to, co robi. Wspominali panowie, że są pewne wypłaty czynione na rzecz członków gabinetów politycznych. Minister Skarbu Państwa, minister Budzanowski powziął decyzję o likwidacji takiego gabinetu. Nie ma, no staramy się robić tak, żeby to w sposób optymalny gospodarować tym majątkiem Skarbu Państwa. Myślę, że nieskromnie powiem, myślę, że nam to wychodzi wcale nieźle, mimo że były tutaj uwagi podnoszone, że w jakikolwiek sposób uchybi to realizacji procesów prywatyzacji. Delegatury prywatyzacją się nie zajmują, także jeżeli ktoś ten adres czyni, to jest to adres pod kierunkiem ministra Skarbu Państwa, czyli ta ustawa w takiej czy nieco zmodyfikowana przez Wysoką Izbę, to ona nie zmieni nic w postrzeganiu i wprowadzeniu tych zadań, które są realizowane przez ministra Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo.